nie ma chyba drugiego średniowiecznego obyczaju, który zyskałby sobie tak wielką niesławę. O prawie pierwszej nocy, jus prime noctis, słyszał każdy. Ale czy ten barbarzyński przepis naprawdę kiedyś obowiązywał? Dzisiaj w wielkiej historii z Kamilem Janickim prawo pierwszej nocy. Mit czy rzeczywistość? XVIII-wieczna Europa miała prawdziwą obsesję na punkcie średniowiecza. W okresie oświecenia, pędu do wiedzy i krytyki wszelkich przesądów zrobiono z mrocznych wieków chłopca do bicia. To zresztą właśnie wtedy upowszechnił się sam termin mroczne wieki, kwestionujący prawdziwe osiągnięcia średniowiecza i na dobrą sprawę skreślający 1000 lat historii jako wstydliwą plamę. Na dowód, iż mroczne wieki naprawdę były pogrążone w zupełnej moralnej ciemności, autorytety XVIII stulecia przytaczały chociażby prawo pierwszej nocy. Twierdzono, że w tej brutalnej epoce obowiązywała zasada, wedle której feudalni panowie mieli przywilej pozwalający im w pełni legalnie wykorzystywać każdą poddankę wydawaną za mąż. Kobieta mogła uniknąć ponurego losu, ale tylko jeśli jej rodzina wypłaciła dziedzicowi odpowiedni okup. O prawie pierwszej nocy, określanym też z francuska le droit du seigneur, pisał wpływowy filozof i humanista Voltaire. Dramaturg Pierre Beaumarchais ułożył nawet 5-aktową komedię Szalony Dzień, czyli Wesele Figara, opowiadającą o tym, jak obleśny hrabia usiłuje wymóc na pięknej poddanej realizację odwiecznego prawa. Utwór nie tylko zdobył ogromną popularność, ale też stał się inspiracją dla Wolfganga Mozarta i jego własnej opery Wesele Figara. Trudno się dziwić, że pod wpływem tych dzieł prawo pierwszej nocy urosło do rangi powszechnie rozpoznawanego motywu. Zarazem stało się też tematem niezwykle zażartej dyskusji wśród naukowców. Każdy chciał wiedzieć, gdzie kończy się legenda, a zaczyna rzeczywistość. Na przełomie XIX i XX wieku, po dziesiątkach, jeśli nie setkach hermetycznych dezyderatów, udało się ustalić pewien konsensus. Encyclopedia Britannica w wydaniu z 1911 roku podawała, cytuję, nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na to, że obyczaj istniał w skodyfikowanej formie. Wydaje się, że to mit, wykreowany nie wcześniej niż w XVI lub XVII stuleciu. Taka opinia utrzymała się właściwie do dzisiaj. Amerykańska badaczka Meryl Smith w 2004 roku podsumowała. Historycy ogółem zgadzają się, że prawo stanowiło zaledwie legendę i prawdopodobnie nigdy nie istniało w praktyce. Specjalistka ta podkreśliła poza tym, że termin w żadnym razie nie zrodził się w dobie średniowiecza, ale dopiero w toku debat toczonych w wieku XVI. A jednak, wbrew tym twierdzeniom, debata naukowa wcale nie wygasła i wcale nie przestano poszukiwać prawdziwych korzeni prawa pierwszej nocy. Wyniki badań z ostatnich dekad zaskakują. Okazuje się, że obyczaj był nie tylko realny, ale też o wiele starszy niż mogłoby się wydawać. Po pierwsze, tradycja była znana już ludziom głębokiej starożytności. Epos o Gilgameszu, a więc dzieło spisane całe 1000 lat przed naszą erą, podawał, że główny bohater, cytuję, obcował z wydanymi za mąż kobietami, on pierwszy, mąż zaś po nim. Później o podobnym przywileju, uskutecznianym ponoć w Libii, opowiadał też grecki pisarz Herodot. Po nim zaś m.in. Heraklides Pontikos, około 400 roku przed naszą erą, i Valerius Maximus, to z kolei początek I wieku naszej ery. Prawo pierwszej nocy stało się atrakcyjnym motywem literackim. Przytaczano je na przykład przy okazji opowieści o obcych, dzikich krajach, albo też o tyranach i najeźdźcach, których chciano obrzydzić czytelnikowi. W tej właśnie formie jus prime noctis zaadaptowali średniowieczni kronikarze. Przykładowo już w VIII wieku roczniki pewnego opactwa w środkowej Irlandii straszyły wikingami, których wódz żądał, cytuję, pierwszej nocy małżeńskiej z każdą kobietą, tak by mógł zaznać jej cieleśnie, nim dokona tego mąż.
Później opowieści o obyczaju przeniknęły też do literatury pięknej, średniowiecznych odpowiedników dzisiejszych powieści. Przykładowo słynny francuski epos z XIV stulecia, Boudoir de Sebouc, opowiadał nie o czym innym, a o despocie, który daje poddanym tylko dwa wyjścia. Albo weźmie każdą pannę młodą do swej alkowy, nim ta po raz pierwszy pozna męża, albo zagarnie jej posag. Nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że ludzie średniowiecza dobrze znali analizowany obyczaj. Inne źródła wskazują też, że wcale nie uważano go za legendę, ale raczej za prawdziwy i stary przepis zaczerpnięty z prawa zwyczajowego. Jürg Wettlaufer, autor pracy naukowej De Jus Prime Noctis as a Male Power Display, przytacza chociażby monastyczne zapiski z XIII-wiecznej Normandii, również łączące prawo pierwszej nocy z posagiem. Zacytujmy jego wnioski. Wettlaufer podkreśla: mamy mocne przesłanki, by zakładać, że związek między opłatami dla pana za zawarcie ślubu a tradycją Jus Prime Noctis sięga okresu wczesnego średniowiecza i ma swoje korzenie w germańskich obyczajach ślubnych. Na przesłankach jednak nie koniec. Udało się też namierzyć dokumenty, nie pozostawiające już żadnych wątpliwości co do prawdziwego obrazu sprawy. W szwajcarskich archiwach zachował się zbiór przepisów z wioski Maur, położonej zaraz pod Zurychem. Jedna z reguł, wydanych z woli miejscowego pana około roku 1400, stanowiła, cytuję: ten, kto pragnie wstąpić w święty związek małżeński, powinien przekazać nam kobietę na pierwszą noc, lub też może on ją wykupić, zgodnie ze zwyczajem i tradycją i dawnymi pismami. Jeśli nie uczyni tego, zostanie obciążony grzywną. Znaleziono poza tym dowody, że w Katalonii obyczaj pierwszej nocy stał się pod koniec XV stulecia jedną z przesłanek prowadzących do wielkiej rebelii chłopskiej. Inne, bardziej enigmatyczne źródła pochodzą też z Francji czy Włoch. Ogółem można odnieść wrażenie, że w niemal całej zachodniej Europie obyczaj prawa pierwszej nocy był znany, a w wielu miejscach też egzekwowany. Trzeba jednak podkreślić, że wedle wszelkich źródeł nie traktowano go jako wymówki, mającej uzasadniać straszny los, jaki spotykał kobiety z rąk wielu panów. Feudałowie wykorzystywali Jus Prime Noctis, by ściągać z poddanych dodatkowe opłaty. I jak dotąd nie znaleziono ani jednego pisemnego świadectwa, które potwierdzałoby, że jakiś baron nie zadowolił się grzywną i otwarcie oficjalnie zastąpił w łóżku pana młodego. O losie kobiet w średniowieczu pisałem na kartach wielu moich książek. Jedna z nowszych to chociażby Damy Władysława Jagiełły. Zdaje się, że w księgarniach powinny też być dostępne wznowienia moich klasyków sprzed lat, Żelaznych Dam oraz Dam ze Skazą, ukazujących żeńską stronę początków Polski. A jeśli dzisiejsza opowieść Was zainteresowała i wydała Wam się wartościowa, polubcie proszę ten odcinek, zostawcie od siebie komentarz i zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki temu będę wiedzieć, że warto robić kolejne materiały.